No i pora na potrójne espresso. Witamy w naszym programie panią poseł Annę Pieczarko, Prawo i Sprawiedliwość oraz Marka Balta, eurodeputowanego Nowej Lewicy. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam pana europosła i wszystkich naszych drogich telewizów. Ja również witam państwa, witam telewizorów. Szanowni państwo, może zaczniemy naszą rozmowę od ustalenia, czy Prawo i Sprawiedliwość ma większość w parlamencie polskim. No bo taka była teza opozycji, że tak naprawdę tej większości nie ma, że ten PiS już nic nie może przegłosować i tak dalej. A tymczasem końcówka minionego tygodnia, proszę bardzo, ustawa budżetowa przeszła. Ustawa o zmianach wyborczych przeszła. No i w ogóle wygląda na to, że jest dobrze. Ta ustawa o zmianach w kodeksie wyborczym wprowadza między innymi kodeks, centralny rejestr wyborców, umożliwia głosowanie w mniejszych miejscowościach i tak dalej, i tak dalej. Pani Anna Pieczarka, Prawo i Sprawiedliwość, jak państwo odbieraliście te głośne zapowiedzi opozycji, że już Prawo i Sprawiedliwość w większości nie ma? Panie redaktorze, panie europośle, to ja może zacznę od takiej informacji dzisiejszej, porannej, kiedy też dowiedzieliśmy się, że pan europoseł Jacek Saryusz-Wolski został pozwany, ponieważ wypowiedział... Ale to za moment. Zajmijmy się sprawami krajowymi, pani poseł. Dobrze, to szanowni państwo, panie redaktorze, no ja zgadzam się z tym wszystkim, co pan redaktor powiedział. To nie tylko ostatni rok, ale ostatnie 3 lata, już niedługo będziemy mówić, że to 4 lata, kiedy Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość większością głosów parlamentarnych może przegłosować wszystkie ustawy dla naszego społeczeństwa, dla naszych Polek i Polaków, ponieważ w wyborach obdarzyli nas największym zaufaniem, za co ja zawsze będę dziękować i zawsze szanuję. No tak, ale pojawiają się takie głosy, że w koalicji Zjednoczonej Prawicy jest spór, chociażby wokół KPO, że tutaj dochodzi do emocjonalnych reakcji i spięć pomiędzy posłami Prawa i Sprawiedliwości a reprezentantami Solidarnej Polski. Jak to jest naprawdę? Panie redaktorze, miałam też przyjemność 2 tygodnie temu w studio o tym mówić. My jesteśmy drużyną. W każdej drużynie znajdują się różne osobowości, różne charaktery. Nie zawsze do końca możemy wspólnie to zdanie wypowiedzieć, ale zawsze kropkę nad i stawiamy wspólnie. I o tym chociażby świadczą ostatnie głosowania wymienione przez pana redaktora, wymienione zmiany w kodeksie wyborczym, gdzie tutaj do końca wierzyłam, że zdecydowana większość posłów poprze te zmiany. Jednakże tak się nie stało. I zadaję sobie pytanie, dlaczego? Przecież to jest ustawa profrekwencyjna, prodemokratyczna. To jest tak naprawdę zaufanie naszych obywateli, zaufanie Polek i Polaków. Pan poseł Marek Balt. Mamy dwie ważne ustawy. Przede wszystkim przeszedł budżet i czeka teraz na podpis prezydenta, no ale też ta ustawa o zmianie kodeksu wyborczego, czy tam niektórych przepisów, jest również dość istotna. No i ta opozycja, która cały czas czyha na przewrócenie się koalicji, chyba musi być rozczarowana. Panie redaktorze, pani poseł, szanowni telewidzowie, no nie ulega wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość dysponuje większością parlamentarną, ale niestety, może niestety, premier czasami nie dysponuje poparciem wszystkich posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwości czy większości Zjednoczonej Prawicy. I w tej kwestii zdanie odrębne bardzo często ma pan minister Ziobro, który wielokrotnie sugerował zdradę stanu przez premiera Morawieckiego, między innymi podczas negocjacji na temat Funduszu Odbudowy Europy po pandemii COVID, z którego mają być finansowane projekty Krajowego Funduszu Odbudowy. Wielokrotnie wypowiadał się, że te negocjacje były złe dla Polski i generalnie uzależniają Polskę od Unii Europejskiej, wprowadzają w Polsce złe zmiany. A pan się zgadza z tymi opiniami posła Solidarnej Polski, które pan przed chwilą zacytował? Proszę? Zgadza się pan z tymi opiniami, które pan przed chwilą zacytował? Nie, oczywiście się nie zgadzam.
bo po prostu ja wspierałem cały czas projekt odbudowy Europy po pandemii i w Parlamencie Europejskim i później na forum mediów w Polsce apelowałem, żeby premier Morawiecki jak najszybciej przygotował ustawę, która wprowadzi, zaakceptuje i zatwierdzi ten fundusz, żeby można było przekazać pieniądze dla Polaków, dla polskich firm na odbudowę Polski po pandemii. No ale niestety do dzisiaj ani jedno euro do Polski nie popłynęło, co mnie bardzo martwi. Ze względu na brak tej większości, nawet i podczas ostatnich negocjacji z Komisją, gdzie premier wynegocjował jakieś warunki, bo dokładnie tych warunków nie znamy, bo nie znamy protokołu uzgodnień z tych negocjacji. Premier wrócił, złożył szybko ustawę do parlamentu, był nacisk na opozycję, żeby jak najszybciej bez poprawek tą ustawę popierać, po czym się okazało, że nie ma poparcia we własnym środowisku. Solidarna Polska ogłosiła, że nie poprze tego. Prezydent powiedział, że zawetuje wszelkie rozwiązania, które doprowadzą do ograniczenia możliwości sądzenia przez sędziów, których powołał. Nawet prezes Kaczyński powiedział, że pewne rozwiązania mogą być szkodliwe. Więc no to jasno pokazuje, że premier nie ma większości, która jest wymagana do rządzenia kraju. A jakie jest, panie pośle, pana osobiste podejście do tej sprawy? Czy Polska jest przez Komisję Europejską, przez Europarlament traktowana na równych prawach razem z innymi krajami, czy tu mamy jakąś specjalną ścieżkę, którą musimy przejść? No, jesteśmy traktowani na równi z innymi krajami i przypomnę, że wszystkie te uzgodnienia, które są wymagane do realizacji przez polski parlament, zostały uzgodnione przez premiera z Komisją Europejską, bo przecież te kamienie milowe zostały zatwierdzone przez polski rząd uchwałą i one zostały wpisane do dokumentów związanych z wypłatą. To jeszcze jedno pytanie, panie pośle, bo i oddamy za chwileczkę głos pani poseł Pieczarce. Otóż mamy ciekawą informację z Brukseli, mianowicie jedna z komisji postanowiła, by przenieść z strefy kompetencji krajowych do kompetencji europejskich kwestie zarządzania lasami. To oczywiście dotyczy wszystkich krajów europejskich jak najbardziej, ale szczególnie dotyczy Polskę, bo dotyczy tylko lasów państwowych, a chyba 90% lasów państwowych w Unii Europejskiej to ma właśnie Polska. To jest troszkę dziwne, bo to jest taka kolejny krok reformowania Europy, no, wbrew traktatom, nie? Ale właśnie, to się to, robi. Pan poseł, to jeszcze pan poseł Marek Balt i potem porozmawiamy, poprosimy panią. Ja jestem członkiem tej komisji, która przyjęła to stanowisko. Nie popieram tego, nie głosowałem w tej sprawie. A mamy szansę jako Polska się temu sprzeciwstawić? Czy to będzie tak jak z ETS-em, że prędzej czy później na nas wymuszą? Tak czy inaczej, konsensusem, nie konsensusem, okaże się, że nie możemy zagłosować przeciw, że w sumie już no nie, głosowanie panie zostało podjęte i koniec, nie, oddawajcie lasy, bo to jest wartość. Panie redaktorze, ostatnie słowo ma polski premier i on może się zgodzić albo nie zgodzić na pewne rozwiązania. A jeśli chodzi o te teorie spiskowe, że ta rezolucja dotyczy Polski, ona oczywiście dotyczy Polski, tak samo jak dotyczy innych krajów. I ze względu na to, że w różnych krajach lasy są zarządzane przez prywatne firmy i w tych krajach lasy to bardzo często uprawy, plantacje drzew. No, część posłów chce ograniczyć nadmierne wykorzystywanie drzew do gospodarki, wycinanie tych drzew, używanie ich jako nadmiernie no my paliwa mamy już tutaj różnych terenów. My już znamy kompetencje Europarlamentu. Na to w różnych krajach. Wystarczy pojechać do Białowieży, zobaczyć te lasy spustoszone przez Kornika, by zobaczyć, jakie kompetencje ma Europarlament. Anna Pieczarka, Prawo i Sprawiedliwość. Ten przykład z lasami jest chyba takim dobrym przykładem, jak wygląda współpraca europejska i jak tutaj polskie stanowisko jest zrozumiane.
Bardzo dobrym, panie redaktorze, przykładem, bo nie zgodzę się tutaj z panem europosłem, że Polska jest traktowana na równi z innymi państwami. Gdyby tak było, to środki zapisane w KPO już byłyby w naszym państwie, bo zarzuca nam się, że nie przestrzegamy praworządności. Panie europośle, w którym momencie my tej praworządności nie przestrzegamy? Dlaczego? Bo pan tutaj troszeczkę takie wyrwane z kontekstu wspomniał słowa pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tak jak powiedziałam wcześniej, na etapie prac, na etapie postępowania, procedowania poszczególnych ustaw, różne sytuacje się zdarzają, tak jak w państwa obozie, w pana obozie politycznym też są różne niezgody, też posłowie na temat różnych kwestii dyskutują i tak jest też u nas. To jest normalna, zwykła, praktyczna procedura, ale konsensus zawieramy i jakby to jest w tej istocie najważniejsze. Dlatego tutaj będę bardzo bronić naszej współpracy Zjednoczonej Prawicy, bo tak jak powiedziałam wcześniej, przez kilka ostatnich lat wszystkie ustawy, które procedowaliśmy, zostały z myślą o Polkach i Polakach zapisane. I tak też będzie teraz. Tak jak przegłosowaliśmy ustawę na wcześniejszym posiedzeniu Sejmu o sądach najwyższych. Teraz zaczęliśmy procedować projekt rządowy ustawy wiatrakowej, gdzie chcielibyśmy, żeby ten kompromis dla dobra społeczności, dla dobra Polski, dla dobra obywateli Polski został zapisany. Tak też taki kierunek mamy swojego działania. I tutaj wspomniany przez pana redaktora przykład lasów i tego, jak jesteśmy oceniani, jak z nami postępuje się w Unii Europejskiej, jest bardzo dobrym przykładem. No, nie wiem, czy państwo jesteście stałymi widzami telewizji Republika, ale jeśli interesujecie się sprawami europejskimi, to na pewno warto, bo okazało się, że wśród naszych widzów jest pani Ewa Kaili, mimo że siedzi w więzieniu. Właśnie, panie redaktorze. W Brukseli. No, dziękuję bardzo, to gratulacje, prawda? No, takich widzów jednak nam brakuje. Pani przewodnicząca, jak pisze wiceprzewodnicząca parlamentu, jak mówi pan, jak pisze Jacek Liźniewicz, spędza czas w więziennej bibliotece, poza tym angażuje się w życie więzienne, pracuje między innymi przy sprzątaniu i w kuchni. Polecam państwu ten tekst. Jest tam też informacja, że pani Ewa Kaili zaczęła atakować tym razem obiektem poza władzami Belgii, które są okrutne i przez 16 godzin na dobę palą jej światło. To jeszcze przeszkadza Jacek Sariusz-Wolski, eurodeputowany, który w telewizji Republika ujawnił, że Greczynka była pod obserwacją dwóch służb w związku z jej kontaktami z Rosją. No i to jest w ogóle skandal. Do pana Marka Balta takie pytanie, bo mówiliśmy o tych, pan mówi o tym, że państwo polskie jest traktowane tak jak inne państwa. No mamy przez Parlament Europejski władzę Unii Europejskiej, między innymi Komisji, mamy te 36, zdaje się, bardzo ostrych rezolucji przeciwko Polsce. To chyba pobiliśmy jakiś rekord, bingo. Ale też jest wspólny mianownik między tą aferą korupcyjną a rezolucjami przeciwko Polsce. Mianowicie, to ci sami ludzie to wszczynali i ktoś pisał te rezolucje. Czy to w takim razie nie obniża do zera autorytetu jakiegokolwiek władz Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego w Polsce? Panie redaktorze, w polskim parlamencie kiedyś był członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości agent Tomek, który później został oskarżony o zmalwersowanie 50 milionów złotych. Czy to obniża w jakiś sposób działalność Prawa i Sprawiedliwości, czy polskiego parlamentu? Czy agent Tomek zajmował się ustawodawstwem za łapówki? Panie redaktorze, bo tu jest problem, my nie wiemy, prawda? My nie wiemy, czy ci ludzie zajmowali się ustawodawstwem dotyczącym Polski za łapówki. No, nie, wiemy, że się zajmowali ustawodawstwem wobec Algierii, Maroka i Kataru za łapówki. Panie Więc redaktorze, skoro zajmowali razie, się Polską, razie, prosty wniosek, że ktoś im za to zapłacił, razie, nie? Panie redaktorze, na razie to my wiemy to, co przeciekami próbują przekazać nam różnego rodzaju służby. A nie ma w tej sprawie jeszcze wyroku. Chyba się pan ze mną zgodzi. Więc ja czekam na wyrok w tej sprawie. I dopiero wtedy będzie można coś powiedzieć. W tej sytuacji, takie jest stanowisko. W tej sytuacji, gdzie różnego rodzaju służby przekazują w jakiś określony sposób i w jakimś określonym celu różne informacje do opinii publicznej,
które no de facto są używane do różnych celów politycznych. No ja przyjmuję te informacje, ale. Ale pan im nie wierzy. Fakty. Rozumiem. Czy może. A nie, ja nie mówię, że. Ja jeszcze nie tylko, panie redaktorze, ja nie jedno będę zdanie tego komentował, bo uważam, że śledztwo powinno się toczyć przez prokuratorów, a nie przez dziennikarzy i przez polityków na antenie telewizji. My nie umiemy odsiać prawdy od fałszu i nie chcę być narzędziem w rękach jakichś szpiegów, jakichś funkcjonariuszy służb, którzy będą wykorzystywali moje wypowiedzi do jakichś celów. Anna Pieczarka. Jeszcze jedno zdanie tylko, panie redaktorze, panie europośle. Panie europośle, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, gdyby taki proceder miał miejsce w Polsce, co wtedy europosłowie z Unii Europejskiej zrobiliby z nami jako państwem polskim? Pani poseł, był taki przypadek całkiem niedawno. Jeden z członków chyba Komisji Nadzoru Finansowego, który w tej chwili siedzi w więzieniu, tam była sprawa z jakimś bankiem, tak, Getin Bankiem czy z jakimś innym, że kazano przekazać właścicielowi te akcje. No, ja nie pamiętam szczegółów, no, ale generalnie to też wyglądało niefajnie. Nie komentuję tych spraw, bo uważam, że te sprawy powinny wyjaśnić odpowiednie. To ja poproszę pana jeszcze na sam koniec naszego programu. Sprawę powinny zostać w odpowiedni sposób ukarane. Jeżeli będą wyroki już, też tak uważam, to będę to komentował, tak? Pomimo, że w tą sprawę były zaangażowane, czy zostały zamieszane przez media, czy przez różnego rodzaju służby, osoby z konstytucyjnych organów państwa. Na mój taki wzrok Czecha, który jest jednak laikiem w sprawach europejskich, mamy do czynienia z potężną aferą korupcyjną, z poważnymi oskarżeniami. Nikt nikogo nie wsadza do więzienia tylko dlatego, że nie ma żadnych podstaw i po prostu go osobiście nie lubi. A wobec Polski represje jak trwały, jak trwają. Mamy chociażby ostatnio Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił listę polskich kandydatów na nowego sędziego. Poprzedniemu się skończyła kadencja w 2019 roku, ale nowych nie można przyjąć, bo coś tam, bo zawsze nie pasuje. A kandydaci z Rosji, proszę bardzo, zostali przyjęci, no bo Rosja jest bardziej praworządnym krajem według tegoż Trybunału. O pozycji pana Jacka Safiana, który nie wiem kogo reprezentuje, ale okupuje fotel w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pomijam. Na sam koniec Donald Tusk w zeszłym tygodniu obiecał naprawienie krzywd esbekom. Donald Tusk, który twierdzi, że był w opozycji solidarnościowej, mówi do znanego w Siedlcach byłego esbeka nagradzonego przez Kiszczaka i tak dalej: naprawimy wasze krzywdy. Marek Balt, jak pan to słyszał, to co pan myślał? Panie redaktorze, szanowni państwo, ci ludzie, którym odebrano emeryturę... Nie odebrano, odebrano część, zostały obniżone do średnich rozmiarów. Tak, dostają paręset złotych na to, żeby przeżyć. Nie, no dostają takie same emerytury, ale... jak osoby, które w tym czasie pracowały na budowie albo w biurze. No to nie jest głodowa pensja. I też te pensja osoby muszą przeżyć. Dobra, ale dajmy Marek Balt mówi. Proszę bardzo. Tym osobom odebrano emerytury, które po prostu sobie wypracowały już w wolnej Polsce. Te osoby zostały zweryfikowane. Ale jakim trybem wypracowały, panie pośle? Dobrze, dajmy skończyć. Panie Marek Balt. Możemy sobie tak mówić, jakim trybem coś tam... Trybem wolnej Polski po przemianach przez organy państwa, które zostały wybrane przez obywateli w wolnych wyborach i zostali zweryfikowani, nie brali udziału w żadnych działaniach przeciwko opozycji i państwo polskie im zagwarantowało, że jeśli będą wykonywali swoją pracę uczciwie dla Polski, to otrzymają wszystkie wypracowane w ten sposób przychody, tak, czy emerytury, czy świadczenia społeczne. Po czym po kilkudziesięciu latach dla ludzi, którzy łapali przestępców, którzy łapali zbrodniarzy, którzy ponieśli bardzo często rany w akcjach,
No po prostu tych ludzi ukarano, odbierając im emerytury bez sądu, bez określenia winy, tylko dlatego, że choćby jeden dzień przepracowali w służbach totalitarnego państwa, które no, było, panie redaktorze, które było tak, tutaj pachołkiem było. Moskwy. Innego nie było, innego państwa nie było wtedy. No i ktoś musiał tych opozycjonistów pałować, prawda? No. Ktoś musiał ich śledzić w końcu. Nie można mieć pretensji. Anna Pieczarka, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, panie redaktorze, no było inne państwo, bo było też państwo Polek i Polaków uczciwych, uczciwie pracujących. I tak jak kwestionujemy dzisiaj wysokość emerytur akurat dla tej grupy, o której rozmawiamy, to ja też nie zgodzę się z tym, bo inni, którzy pracowali uczciwie, w takiej samej wysokości te emerytury mają i za te emerytury muszą przeżyć. I panie pośle, czy to była wolna, uczciwa Polska? No tutaj jakby chyba wszyscy tą odpowiedź znamy, więc też... Dlaczego też Donald Tusk, pani poseł, obiecuje, czy to jest istotny elektorat, do którego zwraca się Donald Tusk, mówiąc, wasze krzywdy zostaną naprawione? Panie redaktorze, no nie chcę tutaj jakoś tak szybko i odpowiadać, czy to jest istotny elektorat. No generalnie powinniśmy się wszyscy szanować, prawda? Bo też tak jestem wychowana i tak żyję. Natomiast pan Donald Tusk dużo różnych kwestii wypowiada, nie zastanawia się chyba do końca nad tym, co mówi. To powtórzył dwa razy w jednej wypowiedzi, więc wydaje się, że ma to przemyślane i faktycznie uważa, że SBK-om stała się krzywda. Przypomnijmy, że Platforma Obywatelska jakby w poprzedniej edycji też głosowała za taką właśnie rozwiązaniem. Panie redaktorze, pani poseł, otwieracie, Prawo i Sprawiedliwość otworzyło naprawdę puszkę z Pandorą. Przepraszam, że to tak powiem, puszkę z Pandorą. Bo wy chcecie załatwić jakiś interes polityczny, a nie interes, publiczny. Kończąc już rozmowę i tą Pandorą, czy puszką Pandory są byli SBC-y. No, bardzo dobre porównanie, zgadzam się rzeczywiście. Dla zbrodniczego systemu im odebrać emerytury. Ludzie, którzy szli na służbę. Panie pośle, nie odebrać emerytury, ograniczyć kwoty. Po 1908. Ktoś obniży emerytury działaczom Prawa i Sprawiedliwości, bo powie, że działali dla zbrodniczego systemu. Ale dzieje się to w obliczu wojny na Ukrainie i rosyjskiej agresji na Ukrainę. A pan Donald Tusk podwójnie wzywa. Więc to jest lektorat widocznie, panie redaktorze, pana Donalda Tuska, do którego tak szeroko apeluję. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo pięknie państwu dziękujemy. Marek Balt, eurodeputowany Lewicy i pani Pieczarka, eurodeputowana. Przepraszam, zapomniałem pani imienia. Przepraszam bardzo. Tutaj Anna. Mamy Anna Pieczarka. Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo. No właśnie, pozdrawiam miałem na kartce i mi wyleciało z głowy, no bo nic nie szkodzi. Zastanawiałem życie się, jak dalej. Życzę państwu, mimo tutaj moich błędów i tych miłego dnia panie dzisiaj, i liczmy, dlatego, że będzie że to Republika bardzo pozytywne. Pojawiła się na salonach europejskich. Dokładnie. Bardzo pięknie. Dziękuję. Dziękuję. Kłaniam się. To było Potrójne Espresso, a my zapraszamy na kolejną część programu.